What's up, Fair Play? It's Marissa here. I am back for my third year at Fair Play Dance Camp. So excited to be here. The energy is awesome. It's bigger than ever. And the students are always so great and receptive. They really take to heart what I say and try to take my notes. And I know what I teach is really hard, but I appreciate all their effort and hard work. I just love coming here. So thank you again for inviting me back. Koharu Kokusugawara. Obok takich sław jak Riehata oraz ekipa Sheet Kings należy do ścisłej czołówki japońskich choreografów i podobnie jak wyżej wymienieni artyści osiągnęła już status międzynarodowej tanecznej gwiazdy. Swoją błyskawiczną karierę zawdzięcza przede wszystkim perfekcyjnemu i bardzo oryginalnemu sposobowi tańca, ale również zjawiskowej urodzie oraz ciepłej i sympatycznej osobowości. Dzięki temu jest nie tylko szanowaną choreografką, ale również inspiracją dla całej rzeszy tancerek na całym świecie. Taniec Koko opiera się przede wszystkim na perfekcyjnej kontroli ciała, a także fenomenalnej wręcz izolacji poszczególnych jego partii. Jej choreografie oznaczają się prostotą, jednakże w zetknięciu z jej silnym, a zarazem kobiecym stylem poruszania się nabierają nowej jakości. Pomimo zaledwie 20 lat kariera medialna Sugawary wciąż się rozwija. Artystka brała udział w sporej ilości reklam oraz teledysków, a ostatnio zatańczyła u boku samej Rihanny. Hello, this is Koharu Sugawara from Japan. I just had a first class in Fair Play. They're like first class for me. And it was so amazing to see the people who came from like really like everywhere. And it's so amazing to teach here and to see everybody, that everybody have passion and everything. And I was really happy to see them. And then, yeah. For me, it was so nervous, but it was so much fun and so happy to be here. Hi. I'm Alisa. I just took Koharu's class. She is my totally favorite, not because she picked me. She's my real inspiration, and every class I took from her, like it's more than just steps for me. She's giving so much more. She's giving her soul, and I feel it all the time. So that was amazing. Thank you, Fair Play. Thank you so much. So that's only second day, so I'm so happy that it's not over yet. Really dope. Like, I know it's something new for me. It's my first time with Koharu and I really liked her very much. Oh, it's my favorite choreographer, so I'm really happy. I was waiting for it for a long time, so I'm happy and I'm waiting for the second class. W naszym Krakowie piękne słońce, a ze mną Monek. Monek, który dzięki RMF Max zdobył możliwość bycia tutaj razem z nami. Wygrał Fair Play Dance Camp. Powiedz mi, jak to się stało, co trzeba było wykonać? Trzeba było wrzucić filmik 30-sekundowy, w którym pokazuje się swoje umiejętności, a następnie ekipa Fair Play Crew losowała, a raczej wybierała osobę, która zdobędzie główną nagrodę.